Witam serdecznie. Nazywam się Izamiędka. Na co dzień zajmuję się akupunkturą i medycyną chińską. Zapraszam na mój podcast. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o trudnych momentach w życiu i o trudnych diagnozach. Każdy z nas w swoim życiu spotyka się z taką sytuacją, w której słyszy coś bardzo trudnego. I dla każdego z nas mogą być to różne sytuacje. Poczynając od dzieci, może być tak, że małe dziecko w przedszkolu zostanie w jakiś sposób ocenione, czy zwróci mu uwagę pani przedszkolanka, i to dla niego jest bardzo trudne i staje się jakimś traumatycznym, małym momentem. Czy też w szkole, dzieci trochę starsze. Mają w naszym systemie edukacji dużo trudnych momentów, kiedy są oceniane, albo w sytuacjach z innymi dziećmi mają trudne momenty, więc każdy z nas w swoim życiu doświadcza takich traumatycznych momentów, czasem momencików. W zależności od tego, jaka jest nasza konstytucja i taka wewnętrzna siła radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, jesteśmy w stanie przejść przez te sytuacje z mniejszym lub większym szwankiem. Czasem jest tak, że przerabiamy te sytuacje jakoś na terapii, czy też mamy tak, że doświadczamy takich trudnych momentów w domu. Natomiast jeśli to się dzieje właśnie w naszym domu i doświadczamy trudnych sytuacji ze strony naszych rodziców, jest to trudne dla rozwoju dziecka i dla dorosłej osoby, która jest później, ponieważ są to osoby najbliższe i są to osoby, do których mamy totalne zaufanie, takie, którym możemy powiedzieć, oddajemy się w całości i jesteśmy. W jakimś sensie, w takim procesie rozwoju, skazani na te osoby, bo one nas prowadzą, one nas karmią, one nam dają opiekę, dają nam dom i dbają o to, jak my dorastamy. Więc trudno jest w takiej sytuacji uzyskać coś, co jest trudne, a nie czystą miłość, opiekę i stawianie granic, ale takie stawianie granic z miłością. Ukształtowany człowiek, taki, który Dostaje miłość, dostaje troskę, dostaje opiekę, dostaje śniadanie, obiad i kolację, i jest w stanie wykształcić w sobie w jakimś sensie prawidłowo funkcjonujące ciało, jest w stanie wykształcić to prawidłowo funkcjonujące ciało, ale też i prawidłowe mechanizmy, dzięki którym radzi sobie z emocjami różnego rodzaju, a tych emocji mamy dużo, może prawidłowo funkcjonować. Na dodatek, każdy z nas jest trochę inny i każdy z nas nieco inaczej radzi sobie w trudnych sytuacjach. W trudnych sytuacjach, właśnie od małego, w trudnych sytuacjach szkolnych czy też pracowych. W momencie, kiedy jesteśmy już pracownikami zatrudnionymi, mamy pracodawcę, to jest to również taka osoba, od której zależymy, czy która jest dla nas autorytetem i ważne są jej słowa. Tym bardziej wyobraźmy sobie, jak trudną sytuacją i jak trudnym momentem jest usłyszenie trudnej diagnozy dotyczącej stanu naszego zdrowia, dotyczącej tego, w jakiej jesteśmy sytuacji i dotyczy to różnych tematów. Ja w swojej praktyce z najtrudniejszymi diagnozami spotykam się w momencie, z jednej strony, dotyczącej par, które starają się zajść w ciążę, i nie jest rzadkością, że Kobieta usłyszy, że w tej sytuacji, widząc Pani badania, to możemy jak najszybciej skierować na procedurę in vitro, która jest bardzo pomocna, ale czasem należy wykorzystać wszystkie możliwości albo wytłumaczyć to w taki sposób, żeby ktoś nie przeżył szoku, albo usłyszy taką informację, że tu będzie bardzo trudno, albo wręcz, że nie może Pani mieć dzieci, chociaż medycyna współczesna. Bardzo dużo zrobiła w tej sprawie i jest bardzo duży i szeroki wachlarz możliwości wspierania tych osób i radzenia sobie i łączenia wręcz stosowania medycyny integracyjnej, która łączy z jednej strony najnowocześniejsze metody, takie jak właśnie procedura in vitro, wspieranie ziołami, wspieranie dietą, i tak dalej. Więc tak naprawdę, jeśli trafia do mnie pacjentka, która. Ma macice, ma jajniki, jest w miarę w formie, no to mówię, że ciężko jest przy połączeniu tego wszystkiego i determinacji nie być mamą. Natomiast osoba, która nie zajmuje się tym tematem i po prostu idzie do lekarza i próbuje spełnić swoje pragnienie o macierzyństwie, dostaje taką diagnozę, że pani nie będzie mogła mieć dzieci, to jest to rodzaj szoku. Jest to rodzaj szoku i traumy dla tej osoby. Jakkolwiek nie jest tak, że w tych procedurach medycznych lekarz musi poinformować, co tak naprawdę i do końca te wyniki oznaczają. Natomiast ta forma przekazywania tego i uwzględnienia jakby reakcji pacjentki czy pacjenta jest niezwykle istotna, ponieważ ten rodzaj szoku, którego doznaje ta osoba, po pierwsze, że ma bardzo niedobry wpływ na jej stan i stan jej układu nerwowego, Ponieważ w takim rodzaju szoku i traumy nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, nie jesteśmy w stanie podejmować racjonalnych decyzji przez chwilę. Bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami, gdyż często do mnie trafiają osoby właśnie po bardzo trudnych diagnozach, po usłyszeniu takich słów. Na początku muszę. Pracować nad tym, żeby opanować ten rodzaj traumy, uspokoić emocje i serce, i dopiero wtedy możemy zajmować się tym fizycznym wzmacnianiem całego systemu związanego z płodnością i ciałem, ale emocje są do tego szczególnie no, niezbędne. Drugi jakby obszar, w którym możemy słyszeć takie trudne diagnozy, dotyczy pacjentów onkologicznych. I oczywiście jest to choroba, która dotyka wielu osób współcześnie i mamy bardzo wiele rodzajów i różne stadia, i możemy stosować taką profilaktykę, żeby zabezpieczyć się w jakiś sposób, czy być w stanie namierzyć, jeśli cokolwiek się dzieje, dosyć wcześnie i wtedy mamy bardzo duże szanse, żeby dobrze poradzić sobie i przejść przez leczenie. Jest bardzo dużo różnych form leczenia, ale znowu rodzaj takiej diagnozy. I usłyszenie słów, że choroba onkologiczna jest właśnie naszą diagnozą, czy że osoba ma raka, jest to kolejny rodzaj traumy, która potrafi podciąć skrzydła. Jeśli jest to tym bardziej trudna diagnoza, jeśli choroba jest zaawansowana i taka, że rzeczywiście z punktu widzenia medycyny zachodniej, kiedy lekarz na to patrzy i patrzy na wyniki, powiedzmy, badań, wyniki tomografii, to może powiedzieć, że jest to tylko kwestia czasu. To wyobraźmy sobie, jakiego rodzaju jest to informacja dla pacjenta i co to robi. Jest to totalne zatrzymanie nas w życiu. Ciężko nam jest wtedy popatrzeć, że każda choroba jest z jednej strony takim zatrzymaniem, a z drugiej strony możliwością wciąż rozwoju i podjęcia leczenia. Natomiast jest to bardzo trudne. Działa to jak szok bardzo trudna informacja, która działa na emocje, działa na układ nerwowy robi rodzaj zamrożenia i traumy, z której albo potrzebujemy wsparcia, żeby wyjść, albo potrzebujemy no, no właśnie bardzo konkretnej pomocy do tego, żeby, żeby móc sobie z tym poradzić, przetrawić to w jakiś sposób, a dopiero potem podjąć jakieś kroki, działania, czy może dotyczące jakichś konkretów, zmiany diety, innego patrzenia i tak Kiedy mówiliśmy sobie też o tym, że człowiek to jest istota, która żyje pomiędzy niebem a ziemią, i osadzona na tym poziomie ziemskim, żyjąca totalnie na Ziemi, wiedząca, jak na tej Ziemi się odżywić to znaczy czerpać te zasoby, jak możemy coś ugotować, jak możemy siebie samego odżywić i widzimy, oglądamy to swoje fizyczne ciało, w jakiej ono jest formie, i wiemy, jak się tutaj poruszać. To jest jedna część, ta część związana totalnie z Ziemią, i druga część, która jest związana z niebem i z tą przestrzenią, o której mówiliśmy, że. No, stamtąd pochodzi ten nasz duch. To coś, co zamieszkuje to nasze fizyczne ciało, i ten ktoś, kto. Ma to fizyczne ciało, bo służy mu ono do tego, żeby poruszać się w tej ziemskiej perspektywie i poznawać ten świat, i odkrywać, i szanować go również, i korzystać właściwie z jego zasobów. A z drugiej strony ma również emocje, które wynikają z tego, że odbieramy tą rzeczywistość w jakiś sposób. Każdy z nas nieco inaczej, z racji swojego wychowania, konstytucji, percepcji, też jakby komunikujemy się z rzeczywistością i z ludźmi poprzez nasze narządy zmysłów, i każdy z nas, ma różnie rozwinięte je, i w różny sposób nasz mózg przetwarza te informacje, więc jesteśmy bardzo różni. Jeden reaguje bardziej emocjonalnie, drugi mniej, ale jednakowoż mamy te emocje i wszystkie mają wpływ na nas. W poszczególnych różnych podcastach mówiłam o tym, które emocje mają wpływ na które organy, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe, żeby zobaczyć to, w jaki sposób rzeczywiście wnikają one i jakiego rodzaju zaburzenia mogą robić. No, ale to wszystko jest oparte na tym, że ten duch, który pochodzi z przestrzeni nieba, która jest przestrzenią w przeciwieństwie do Ziemi, taką, która nie ma granic, jest nieograniczona. W jakimś sensie możemy powiedzieć, że opiera się na czymś, co jest takie bardzo dobre i czasem mówię też moim parom starającym się o dzieci, że to jest taka przestrzeń jak miłość, która wlewa się w to nasze serce i powoduje, że zakorzenieni w tej miłości i ufności widzimy, że to wszystko ma sens, co się dzieje tutaj nawet na ziemi, ale nasz prawidłowy i harmonijny rozwój i nasze zdrowie to jest bycie osadzonym na ziemi w pełnym połączeniu z niebem i w takim wzajemnym przepływie pomiędzy niebem a ziemią. Na tym przepływie opiera się również akupunktura. Gdzie patrzymy właśnie na to, że do, w tych kanałach energetycznych płynie sobie chi i wymienia się pomiędzy yin i yang, czyli pomiędzy ziemią a niebem, i dzięki temu wszędzie ta energia może płynąć, nie ma zastojów i jesteśmy zdrowi. Jeśli jest jakiś zastój, a ta energia nieprawidłowo przypływa, no to coś nam dolega i jesteśmy chorzy. W momencie takiego szoku następuje, możemy powiedzieć, taki rodzaj rozłączenia, czyli. Rozłączamy się z tą ideą nieba, ufności. Nasz duch jakby, no jakby został na chwilkę rozłączony, i całą sztuką jest to, żeby móc znowu połączyć to wszystko razem. Gdyż w tej perspektywie życia na Ziemi, to wiemy, jak to życie mniej więcej wygląda i że tutaj są choroby, i że. Największą też prawdą o tym naszym życiu jest też to, że ono się kiedyś skończy i że rzeczy mają kres, i że kiedyś przyjdzie taki moment, że zakończy się czas tej naszej fizycznej formy. Ale czy zakończy się czas naszego ducha? Z perspektywy medycyny chińskiej jest tak, że w momencie narodzin dziecka i w momencie, kiedy powstaje nowy człowiek i rodzi się, Następuje taki rodzaj zlepienia się tej części ducha z materią, czyli Shen łączy się z Jing i powstaje nowe życie. I potem, w momencie, kiedy następuje rozłączenie, to te dwie formy się po prostu rozłączają i ta część fizyczna zostaje na Ziemi, bo jest zupełnie ziemska, materialna, złożona z tych ziemskich pierwiastków. A ta część duchowa, jakkolwiek nie jest czasem mierzona, że to jest 700 gram i tak dalej, przenosi się, czy zostaje. Trochę trudno to dokładnie określić. W innej perspektywie łączy się z tym szen uniwersalnym, z tą przestrzenią ducha. Ta przestrzeń ducha przez całe życie służy nam po to, żebyśmy mogli na tej ziemi chodzić. Własną ścieżką w prawidłowy sposób, to znaczy wypełnić się w prawidłowy sposób, spełnić się, ponieważ do naszego spełnienia ziemskiego potrzebujemy dokładnie wyznaczonej z granicami ziemskiej ścieżki. A na tej ścieżce oczywiście czasem mamy trudne momenty, jakieś ronda i kręcimy się w kółko, albo jakieś takie wielkie skrzyżowania i nie wiemy dokąd pojechać. Tylko w momencie bardzo trudnej diagnozy, nie dosyć, że ktoś nas jakby wybił z tej naszej drogi, albo tak bardzo zatrzymał, że. Czasem nie możemy zobaczyć, gdzie jesteśmy, i nie możemy sami wrócić do siebie. Kiedy pracuję z pacjentką czy pacjentem i widzę taki rodzaj rozłączenia, Staram się, używając całej wiedzy medycyny chińskiej, po prostu zadziałać w ten sposób, żeby połączyć znów ten aspekt ziemski z tym aspektem niebiańskim, czyli yin i yang, jing i shen. I kiedy to shen niejako łączymy właściwie prawidłowo z tym fizycznym ciałem, a to możemy zrobić, bo mamy takie punkty chociażby jak Shenmen, czyli brama shen i inne, które nam w tym pomagają. Sprawiamy, że ten ktoś wraca do siebie. To tak, jakby ten duch znów wrócił do tego fizycznego ciała i powiedział: Hej, no tak, to jest bardzo trudny moment w twoim życiu, ale to jest wciąż twoje życie. Rozejrzyj się na tej drodze, w której jesteś. Czy to jest autostrada, czy to jest rondo, co to jest za moment i zajrzyj do swoich zasobów, żebyś wiedział, dokąd pójść. Bo jeśli osoba, która jest dla nas, bardzo wielkim autorytetem, takim jak czy nasz rodzic, czy nauczyciel, czy też lekarz, informuje nas o czymś bardzo trudnym, co decyduje o naszym życiu w dramatyczny sposób. Po pierwsze, o tym, co się w nim będzie działo, czy będziemy mieli dzieci, czy nie, albo o tym, jak długo będzie trwało nasze życie, to jesteśmy jak na dłoni w tym momencie. Nasze serce jest otwarte, bo wierzymy temu, co się dzieje i zaburza cały ten nasz świat, w którym jesteśmy. A wiele rzeczy z mojej perspektywy i tego, co obserwuję, będąc blisko bardzo trudnych ludzkich historii, wiele rzeczy nierozwiązywalnych czy pozornie nierozwiązywalnych z perspektywy czysto takiej ziemskiej czy nieprawidłowe wyniki badań. Przy tym, jeśli włożymy ten zasób szen i ten zasób ducha w to i podejmiemy właściwe działania i podejmiemy właściwe rozwiązania, Będziemy otwarci na to, co znowu przyniesie nam ten wszechświat jako rozwiązania, mamy bardzo duże szanse, żeby ten poziom fizyczny zmieniać. Dlatego, że Shen pochodzi z tej przestrzeni, która jest nieograniczona. I to jest trochę taka przestrzeń, jak przestrzeń cudów, w tym sensie, że duch nie widzi przeszkód, a nasze fizyczne ciało w perspektywie medycyny chińskiej podąża za duchem. To znaczy, że fizyczne ciało należy do elementu wody. A woda ma taki kształt, który właściwie przybiera, kiedy wlewamy ją do odpowiedniego naczynia. Jeśli woda jest w filiżance, ma taki kształt jak filiżanka. Jeśli jest w jakimś słoju, jest w takim kształcie. Jeśli jest to jakiś akwen wodny, to jest właśnie taki kształt. Czyli woda podąża za tym, w jaki rodzaj materii jest włożona, ale przede wszystkim szen. MOże dawać informacje temu elementowi, jaki ono kształt ma przybrać. I wszystko, co jest na tym świecie, w takiej ziemskiej bardzo perspektywie, łącznie z tym, jakie rośliny tutaj rosną, jakie zioła możemy znaleźć. A o wielu ziołach mówimy, że to są rośliny bliskie człowiekowi, które rosną bardzo blisko gospodarstw. Jak czarny bez, na przykład, pokrzywa to są rośliny, które są bliskie człowiekowi i wspierające jego zdrowie, więc myślę, że w tych zasobach ziemskich mamy wszystko od takiej strony powiedzmy, wzmacniania naszego ciała wyłuskania z niej odpowiednich składników, które bardzo często są dodatkowo badane w laboratoriach i opracowywane, jak one w szczególny sposób działają i wzmacniają. Ale mamy tutaj zasoby do tego, żeby czerpać z nich, natomiast najważniejsze jest to połączenie z duchem, właściwe połączenie do tego, jak ja chcę wypełnić moją ścieżkę. I do tego, że jeśli my jesteśmy sami połączeni ze sobą i moja pacjentka czy pacjent wraca do siebie, to on czasem sam sięga za telefon, szukając rozwiązań, i dzwoniąc do innego laboratorium, innego lekarza, i szuka innego rozwiązania albo potwierdzenia czegoś, i naprawdę znajdują się wtedy rozwiązania i rzeczy, które nam sprzyjają, i rozwiązania, które sprzyjają. Więc chociaż każdy z nas doświadcza mniej lub bardziej trudnych momentów, mniejszych i większych momentów traum i takich rozłączeń, Pamiętajmy o tym, że to w nas, to u nas w środku jest ta możliwość powrotu do siebie. Czasem potrzebujemy takiego miejsca, swojego miejsca. Dla każdego z nas może być ono inne. Może to być zacisze naszego fotela i pokoju, do tego żeby usiąść sobie, odciąć ten cały szum informacyjny, szum zatłoczonych ulic, usiąść sobie spokojnie. Może posłuchać jakiejś spokojnej muzyki, albo zajrzeć bezpośrednio do naszego serca i połączyć się ze sobą znów, żeby poczuć siebie i swoją siłę sprawczą do szukania rozwiązań, do działania i do ufności, powrotu do takiej ufności najprostszej, do tego, że jesteśmy tutaj nie przypadkiem i że wszystko, co się tutaj wydarza, ma jakiś sens, czasem nie do końca jasny dla nas na pierwszy rzut oka, ale ma sens. I do tego, że ten wszechświat i świat wokół jest po to, żeby nas wspierać, a nie po to, żeby nam rzucać kłody pod nogami, i żebyśmy czasem właśnie zmieniali tą perspektywę, a przede wszystkim patrzyli przez swoje serce, wracali do siebie i szukali rozwiązań. Myślę, że tutaj możemy dziś skończyć. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny podcast.